Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Konanek, a dzisiaj kontynuujemy sobie przygody w Resident Evil 7. Zdałem sobie sprawę, że w ostatnim odcinku dałem taki tytuł trochę zdradzający, co się stanie w tym odcinku, tak więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam. Have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Now? Patrzysz, nie ma truchła. I have a good idea. Ja mam w każdym razie siekierę i mogę nie mrumbać. O, patrz, 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 patrz. Otworzyła drzwi. Ej, i zobacz teraz tego typa. Zamiast wyjść drzwiami. Słyszałeś? Tak. Zamiast wyjść drzwiami, to ten będzie szedł na górę. Tu jest jakieś coś, może tam to w kuchni jest. Ciekawe czy całą grę... Oj, przepraszam. Ciekawe czy całą grę się idzie przez ten pensjon, przez ten budynek, czy będzie jakiś otwarty świat, co? Będzie kawałek otwartego czegoś. Otwartej drzwi. To, co dzięki. Dzięki. Wybierz przedmiot, którego chcesz użyć. Nie możesz użyć. A, dobra, żebym wiedział, że jest szczypiec. Tudzież szczypców. Tutaj. Potrzeba mi trochę siły, żeby tak dziabnąć. No. O, mamy bezpiecznik. Jest dobrze. Jest dobrze, mamy bezpiecznik. Mamy to. Mam. Dawaj, dawaj, ją dobijemy. Dawaj na słowo. I gdzie jest ta typiara? Na górze. Pewien jesteś, że na górze? Tak. Aha! A, nie było jej tu. Ciekawe, czy mnie dobrze słychać w mikrofonie. Na pewno cię dobrze słychać. Ja... Co ja mam zrobić? Dobra. Mamy prąd, panie. It's okay. It's okay. It's me. Dostała w ramię siekierą. No, you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that! Masz siekierę, typie. Użyj tej siekiery. It fucking hurts! Niczym w Polsce. Fuck off reklamówka. Chcę browar. Oj. Now, let's see what you feel. Oj. Tak się zachowuje, baba jak małka. Ręka cięta. Chcesz kaczupu? Mam tutaj takie, że potrzeba szybko. I promise! Must burn it all down! Ale wygląda dziwnie. Ej, kliknij teraz spację. Pistolet. Podnieś rękę. Rzęka. Okej, podniosłem. Przyklej ją na silver tape'a. Na silikon, pyknę. Tak. Ej, ale zobacz, że nie zemdlał skubaniec. A myślałem, że będzie wciskał kikutem. O, to nie ty. Jak będziesz szedł teraz całą grę? Tak. O, pistolet. Z długą lufą. Okej,
fine. W porządku. Ucięła mi rękę, spokojnie. A jak mam przeładować? No, masz fulla. Tak, ale jak mam przeładować się tą ręką na szybko? This is not my problem, my friend. Boże, drzwi nie mogłem otworzyć, już się zdygałem. Oj. Spory to nie było. No, spory, to podobno był kiedyś pensjonat. Co to jest pensjonat? Takie miejsce, gdzie przyjeżdżasz i odpoczywasz. A tutaj ucinają ci rękę, jak chcesz odpocząć. Dobra. Idź na strych. Beach, please, jestem na strychu. Ale te drzwi... W ogóle... Cała ta gra... Jeszcze nic. Ja pierdzielę. Miałem ktoś na strych? Nie wiem. No. Nie. Gdzie ona jest? Nie wiem, właśnie. Spróbujemy. Ketchup. Tak zwany ketchup. Jezu. Nie mógłby jej zabrać tej piły teraz? Dobra, ale mieliśmy iść. A, walić to. Najwyżej się wykrwawi. Dobra, i co mam zrobić? Coś, ktoś, coś, gdzieś? Oj. I co tu się stało? To był ten typek ze zdjęcia. No. Tu mnie nabrał. Pierwsza 37. Dum, dum, dum. O, zwarty świat. No cóż. Co stanie się dalej? Nie. Don't you die on us now? You have work to do. Ile chcesz, żeby ten odcinek trwał? Dostaliśmy smartwatcha. Odetną ci rękę, ale dostaniesz smartwatcha. Tak, będzie grzecznym pacjentem. Stonks. Dobra, moja maszyna wirtualna już się trochę odetkała. Aha. To jest mój plan na biznes. Where am I? O, babcia. What the hell? Yes, and Sean, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Wygląda jak ten typ, co chciał browara, a nie reklamówkę. No. Wiesz co, był taki horror, gdzie wciskali ludziom... Gdzie wciskali ludziom zamiast jedzenia tylko... Oj, tato. Znowu to zrobiłeś. Co to znaczy? Typowa polska rodzina. A babcia śpi dalej. Specjalna uczta. Ten siedzi bez ręki, ta śpi, albo jest martwa. Dentysta level hard. Why so serious? God damn it! Oh, there's that cop again! Goddamn pigs! I'll come back for you.
Nie, nie wrócisz, ja stąd sobie pójdę. Ej, mam rękę, działa. O, super. Odcięła mi kości, nerwy, ale działa mi ręka. Tak. Babciu, babciu, pomocy. Babcia, halo. Babcia. Sposób ucieczki jak ze Stranged. Czemu? Przewrócił się na krześle. Nie. Ej, dobra. Co ja mam? Czego ja nie mam? Nie wiem. Ola Boga. Jedzonko. Ucieknij z domu. Świetny plan. Aha, dobra. Tu musimy coś zebrać. No co tu jest? Łyżki. Łyżki i widelce i nożyczki. Noże znaczy się te małe. Nie nożyczki. Zamknięte z drugiej strony. Babcia? Wojciech, tak, wnuczku. Babcia? Na szafce masz kotlety. Babcia, to wygląda jakby nieźle sfasowana była, co? Mi to na ziemi przypomina papier toaletowy. Zaginęli trzej eksploratorzy. Tak, eksploratorzy. Miejsce. A, to tamtych trzech, co oglądaliśmy kamerę. Znaczy nagranie. O, amunicja. Dobrze jest. Są naboje. Zawsze się przydadzą. Tylko gdzie jest pistolet? Outlast też jest spoko horrorem. Wiem. Jest bardzo strasznym. Wiem. Grałeś? Grałeś. I nie chcesz tego powtarzać. No, dlaczego? Bo się cykam. No zróbmy jeszcze taką serię z Outlasta. We dwójkę. Nie, cykam się. Janusz, to walnie. Przetwierdzona taśmą, której nie sposób usunąć rękoma. Ta, jasne. Ja sobie... Ej, zobacz. Co? Widzisz, jaką ma zakrwawioną rękę? No. Ale już nie ma dziury. Znaczy ma małą, ale już nie ma takich problemów z rękoma. Tutaj widziałem, że coś można kliknąć było. Ale może mi się stawało w sumie. Dobra, może jakiś nożyk weźmiemy. Czy coś takiego. Ty, a jak podejdę z tej strony do babci? Nie. On zwraca się. Jeszcze kontaktuję, gdzie jestem. O! Narzędzia Niko. Podatek i w ogóle. Niko Belika. Tak. A ten nóż, co on tutaj zostawił? To chciał nas pociąć, to co z nim? Kurde. Łysi, lodówka. Mięsista, smażone kotlety. O Jezu. Kanibale. Może przepisy? No, no, dokładnie. Nikomu się zmywać nie chciało, to nie jest tak jak my w Overcooked. Zebrałem ziele z kosza. Dużo to mówi o grze. No ale... Jak ja mogę to otworzyć? Co, zielem? Nie, zielem się nie da. Kurde. Pęsetą. But. Świetnie. Ruszyliśmy but. Noise. Ej, no i co ja tutaj mam zrobić? Gdzie ja mam? Aha, może tu? Ma sens. O kurwa. I co? Trochę się boję. Pójdzie sobie, czy nie pójdzie? O nie. Schowaj się do pokoju. O, babci nie ma. Gdzie ja mam się schować? Nie wiem.
Gdzie on tam sobie łazi? Babcia gdzieś poszła. A, to może ja go muszę wziąć, zbejtować? Halo? Trochę się cykam. Ja go muszę zbejtować? No chodź. Chodź, dziadu. Kurwa. Coś go dokoksiło. No biegnij, ty dziadu. Może to też jest dobre w tej grze, że oni wcale nie biegają szybko. I co, i mam go znowu tak obejść? A, dobra, już wiem. To teraz to zwaliłem niestety. A niech on tu jeszcze raz podejdzie. A to co chcę. No bo ja w tamtą dziurę powinienem przejść chyba. No, chodź, chodź, dobry. Co to jest, łopatka? Zostałem miolka. Ja? Ja zawsze mam gdzie uciekać. Ta muzyka jest bardzo straszna. No, cześć, spróbuję jeszcze raz tędy. Oj. Może trzeba z nim walczyć? Co za frajerska chmura? Nie oglądamy. Nie ma sensu. To by nic nie dało. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. Ej, a wyobrażasz sobie, co by było, jakbyśmy tą grali Pudzianowskim? A gdzie była ta klapa? To by wszystko dało. Nie, to nie tu. Gdzie była ta klapa? Która klapa? No, to takie zejście dziwne. Nie wiem. Gdzie był ten pokój? Halo? Gdzie był ten pokój? Oj. A, tutaj jest ta klapa. No zaraz będzie ataki. Dobra, to ja go tutaj muszę zabić, nie? Kiedy myślisz, że jest daleko? Ja się boję. No wypieprzaj, dziadu. Teraz, ale masz rękę. Are you having fun yet? You came to the wrong house, boy! Ojojoj. To tak miało być, czy nie? Nie wiem. Chyba nie. Będzie miał obiad. To chyba tak miał być. Nie sądzę. To wszystko daje. Widzisz? Świetnie, że mam nogę. Ej, co? Coś się rozdupiło. Nie wiem, mam do niego dojść. Wydaj na apteczka. Bardzo wydajne. What the fuck? Ja pierdzielę. Czyli możemy stracić każdą kończynę? Czekaj, jak się wchodzi w ekwipunek? Panie Włodek, no jak oceniasz w ogóle tą akcję całą? W sensie poziom straszności? Straszności może mały, ale obrzydliwości większe. Jakim cudem moja noga została mi odebrana i potem z powrotem ją dostałem? Halo? To tak miało być, czy nie? Strasznością szósteczka. No właśnie, bo już byliśmy tak, że mieliśmy wyjść, nie? No, a jak ja bym chciał. Super. My jesteśmy nadal w tym domu. Tak.
Idź na strych. Ja pierdzielę. Dobre, co? Mapa no. głównego domu. Ła, tu mamy coś. Marihuana? O. I teraz chemikalia można wziąć, połączyć z tym. I mamy apteczkę. To nice. Mhm. Taką mocną czy zwykłą? Zwykłą. Nie taką wydajną, że możesz sobie te... Że możesz sobie... Kończynę przespawać. Tak. Te monety to się chyba to czegoś tam potem przydają. Może zostawię jedną. Ale cóż, no, no nic nowego. Aha, bo to jest pralnia. Gdzie jest ten telefon? Nie wiem. Where is the fucking phone? Słyszę go po prawej. O, patrz, otworzyłem pudełeczko. Mamy wytrych. Tu był. No. Poszedłem na strych i straciłem rękę i nogę. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. Alright. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Mhm. To nie, ten cygareczek nie przyspawał mu ręki, tylko jakiś ten. Tylko jakieś takie bardzo mocne te. Ale jesteśmy w tym domu, no to... Tak, teraz sobie może pochodzimy, jak nie ma tego typa, o. Ej, mało krwi jak na stratę nogi. Mm. Nie? Dostaniesz padlem w tę nogę. Nie znasz go, ale masz wrażenie, że to dupek. Super. Monetą. Nie można użyć monety. Wytrych. Nie widać dziurki do klucza, no to ją znajdź, typie. Hey, over here! Co to? Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look. Like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now! Get to the garage. No. Super. Dostaliśmy nogę. What am I gonna do with a knife? No, na przykład do pocięcia. Tak. O, dlaczego przyda mi się nóż i rozwalił całą skrzynię, nie? Jednym machnięciem. Magiczny czas. I co, tej taśmy nie mógł normalnie ręką odkleić? Wazon. To by było za proste, tak samo jak dzisiaj Ty, to jest nasze auto. No to jest jakiś dziad. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Do your job and tell me. Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Szpadlem? To musiał być ostry szpadel. Uciekaj. Fuck it. I'm gonna kill every one of you. Woo!
Są takie zombie. Bo chyba tak. No, bo oni nie zdychają jednego z ciała. Co ja mam mu zrobić? Nie wiem. Nie, pistoletkiem. Ta, ten napieprza w to auto, a ja mam nim wyjechać. Really, nigga? Spieprzę. Dobra. Niestety zmarnowaliśmy amunicję. Wziąłem tę apteczkę? No to może nożykiem go trzeba. Czy byku. Skurczy byczku. Kurde, fuck! Centymetry. Dobra, zrobimy sobie apteczkę później. Co tutaj było? Ja to zebrałem w końcu? Chyba tak, o kurde. Tak. Faktycznie mocny przeciwnik jest ten tatuś. Jezu, a ten się zastanawia. 2 godziny. Rany. Fuck. I co? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Posiadać? Zmusz. Oderwę ci dach. Co, nie możemy teraz, nie wiem, noża wsadzić gdzieś? Let's finish this, you and I. Chcę sobie wyjechać, żeby ci gębę rozwalić. Jakim? Aha. No, chodź on. Co za chore gunwo. A tam na zewnątrz stał ten policyjny wóz, nie? No, chyba. Oj, 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 oj. Oj, oj. Jak otworzyć drzwi? Nie wiem. Patrz, on wychodzi. Fuck, co za gówno. No, przecież... On płonie. Jakim cudem. To jest ostatni oddychający skurczybyk. Później jeszcze będą jakieś bossy? Martwy? Tak, raczej tak. Nie ma pleców. Ja nie, widziałem wcześniej tej drabiny. Ja dzisiaj też się czuję, jakbym kurde pleców nie miał. To był? No to ten tatuś. Jakim cudem? No, nie wiem. Jeszcze nam... A nie, naboju nam nie zużył, ma szczęście. Ty, a te felgi to takie? Brałbym, tylko że dobra, nie wiem już do czego. Dobra, do mojego Passata. Nie wiem, czy mogę mówić, jakim samochodem jeździsz. Nie, lepiej nie. To zaraz będzie, że się łożę. Kabrioletem. Z długą lufą. Ale co to za masakra tu jest w ogóle? Królik. Kiwik. Dobra, panie. Robiary ten scyzoryk, na pewno dasz sobie nim radę. Tak. Na pewno nie wbierz go sobie w brzuch, jak będziesz biegł nieostrożnie. Szybko uciekaj, Mariusz, szybko uciekaj. No. Aha, i coś dalej, coś... Naboje. Co? Naboje. Szto? Szto? No jak? Nie wiem, ja bym powiedział, żebyś podeszedł do tego... Podeszedł? Podszedł do bramy. Tu? No.
No. Gdzieś tu może da się coś kliknąć. Dobra. Widziałeś te na forach, gdzie to trzeba? Tak. Oj, tak, tak, byczku. Dobra, co? Byczku. Dobra, i teraz idziemy. On się jeszcze musi podnieść. No, dajesz. Janusz. Come on, come on. Gdzie teraz idziesz? Do tego zegara, w którym potrzebowałem jakiegoś odważnika. Mhm. Co? Co? A, dobra. Może nie to tutaj, tylko tam na wejście. To tu. To tu. Albo tam. Jeszcze nie wiem. To tu. Nie wiem, czy mogę mówić, co to jest. To tu. Nazwa Wi-Fi zamianka. I byczek. No. Byczku, byczku. Coś tam jest? Babcia? Chyba babcia. Nie weź marihuanę. Ok. Zestrzeliłem i co to dało? A to na kartce chyba pisało. Tak, wiem, ale... O, prostrzelnięć. Starożytna moneta. Dobra, nie chcę podzwonić, jeszcze ja tu wyeksploruję, co mogę. Ej, zobacz, czy jak podejdziesz pod rzutnik, to czy... No. O, ale ta gra jest getto pracowana. Tak. A nie, bo ja chciałem chemikalia połączyć. Jak... A, demanujemy. I mamy trzy apteczki, panie. Brawo. I co, ten telefon dzwonił i co? Nie wiem, chodź. Nie. Dobra, zaraz. Mi się nie śpieszy, żeby... Uła. Pistolet. Mamy jeden nabój. Trochę taki trochę nieproporcjonalny ten pistolet. No cóż. Teraz jak ja się stąd mogę wydostać? Jak to jest zamknięte? Co, mam mu oddać strzelbę? A, to już wiem, może coś innego ciężkiego zabierzemy i tu położymy. Moje plecy zdychają. Babcia. Oh shit. Here we go again. Very kotlecik. Oj, tak, tak, wnuczku. Plus kotlecik. Tak. Co to za... Chore motherfuckers. Nie mam już tutaj wytrychu? Nie, nie mam. Wytrych hachu? Hachu? Hachment. No, czemu nie mogę jej dziabnąć? Bo to jej babuszka. Ona chce śmiercią naturalną. Come on! Ona chce do Boga. Do Bozi. Do Bozi. Odbierzemy ten telefon, bo to nie ma co. To jest... Kurwa. That's your father? Panie. He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Ciekawe. No. No to, moi drodzy, my też się jeszcze odezwiemy. Ja wam na razie bardzo dziękuję, prawda? To mikserowi za wsparcie moralne. I co? Do następnego razu. Hej! Hej!